Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto bez pieczenia, deser można też nazwać, kopuła z ananasem. Potrzebować będziemy puszkę ananasu w formę 20 cm, to jest miska. Wyłożyłam folią spożywczą i ułożyłam krążki ananasa. Będziemy potrzebować ciasteczka Delicje, 600 ml śmietany 30%, 3/4 szklanki cukru pudru, 3 łyżeczki żelatyny, 1 serek mascarpone i kilka kropli wanilii. Żelatynę zaleję paroma łyżkami wrzącej wody i należy żelatynę bardzo, bardzo dokładnie pomieszać. Żelatyna musi być płynna. A śmietanę z cukrem ubiję na sztywno i później połączę z serkiem. Teraz rozpuszczam żelatynę i śmietanę ubijam z cukrem. Śmietanę już mam ubitą, żelatynę całkowicie płynną i ona podczas mieszania ostygnie. Ona jest bardzo delikatnie letnia i wlewamy żelatynę do śmietany. Dodajemy również po łyżce serka i kilka kropli wanilii. I ucieramy. Serek ze śmietaną już mam połączony i teraz wyłożymy na przygotowany ananas. Jeszcze przemieszam, aby mieć pewność, że mam idealnie połączone i teraz wykładamy. Na wierzch ułożymy ciasteczka, dowolne ciasteczka, jeżeli nie mamy delicji, mogą być biszkopty, mogą być dowolne ciasteczka i kopułę z ananasem dajemy do lodówki, najlepiej na całą noc. Później odwracamy i mamy efektowne ciasto. Przykrywamy i tak przygotowana kopuła z ananasem wędruje do lodówki. I tak oto wygląda kopuła z ananasem. Odwracamy, dajemy, przepraszam, dajemy na talerz, odwracamy i mamy fantastyczny deser, ciasto bez pieczenia. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ukroimy kawałeczek. I tak wygląda przekroju kopuła. Kopuła z ananasem.